Witam serdecznie wszystkich. Jest to informacja skierowana do wszystkich. Dzisiaj mamy wciąż czwartek, 27 października 2022 rok. Dzisiaj właśnie kilka filmów nakręciłem, ale część dopiero się, jak dobrze pójdzie, jutro ukaże na YouTubie, więc to jest czwartek, ale może być piątek albo sobota. Dobrze, więc to jest taka wiadomość powtórkowa, bo czasami zgodnie z różnymi kosmicznymi zasadami trzeba tam powtarzać wiadomość kilka razy, żeby tam uznać, że zostały poprawnie obwieszczone wszem i wobec i tak dalej, więc wiecie, rozumiecie, towarzysze. Szczególnie tam co 7 dni i takie, i tego typu właśnie reguły gry powinny być zachowane. Więc właśnie tak po raz kolejny, nie wiem, piąty, szósty, nieważne. W przeciągu 8 miesięcy, 8, bo kanał powstał w lutym tego roku, w lutym gdzieś na początku tego roku ten kanał powstał, więc jeszcze na początku lutego 2022 praktycznie nikt nie wiedział, albo mało istot było wtajemniczonych, że tam ktoś się weźmie za ubrania, za jakąś tam granicą i tam się ostro zaczną tam nawalać, tak pozornie można to tak jakoś no rozumieć, więc no gdybyśmy wcześniej wiedzieli, co tam się ewentualnie wydarzy, to byśmy jakoś tam się bardziej przygotowali do tego i tak dalej, więc no mój kanał powstał właśnie tak na początku roku, przed tymi wszystkimi wydarzeniami, które się rozpoczęły tak pod koniec lutego tego roku 2022. Dobrze, więc dla mnie było i jest bardzo ważne, aby ogarnąć samemu dla siebie właśnie taki jakiś aspekt, być może mało znaczący dla wielu, a być może dla wszystkich, którzy są w tej iluzji, którzy śnią, śpią, dają się manipulować i podążają łatwowiernie albo bezkrytycznie za wszystkim, co zobaczą w telewizorni, na szklanym ekranie, z głośnika odbiornika radiowego, bez względu na to, czy mają zapłacony jakiś abonamencik taki czy inny za RTV i tak dalej. Wiecie, rozumiecie, towarzysze, abonament, że nawet tak jak ktoś posiada autko swoje lub nie, to słyszałem, że chodzą tam jakieś kanary, znaczy kanarki, że jak masz ptaszka w klatce, to jest kanarek, papugę czy coś, że chodzą kanary z aparatami i fotografują auta, czy ktoś ma radio, czy nie, i mu taki miłosny bilecik, taką sweet focie z Facebooka lub nie, ładnie, no wiecie, rozumiecie, tutaj, towarzyszu kierowco, wyskakujcie tutaj z jakąś kasą, bo macie radio w swoim autku, więc tam jakąś działeczkę, no, tam możecie odpalić, no, te sprawy, więc załóżmy do tego właśnie doszło, że no, władza bardzo skrupulatnie przygotowała się do ściągania wszelkich należności, jakiekolwiek one byłyby malutkie, średnie, duże i tak dalej, że no, użytkownicy, no, jeśli masz w aucie na przykład antenę do zbierania fal radiowych, to ktoś sobie, kto ma władzę, pomyśli, że ty masz radio, bo masz swoje auto i masz antenę na dachu, to raczej masz radio, więc wyskakuj z kasy i nie marudź. Masz zapłacić. Mimo że masz radio popsute,
albo masz no, tamtą wtyczkę, że wtyczka ci zaś nie działa, już tam się jakaś pleśń czy tam siarka się zrobiła, bo tam wilgoć w aucie od akumulatora, coś te sprawy, więc tam już albo ta masa się przerwała, albo kabel już tam myszy pogryzły, że już radia w aucie nie masz od 100 lat, ale ktoś tobie zrobił miłą focie, focie ci zrobił i lis miłosny ma, że no wiecie, rozumiecie, towarzyszu, tutaj numer rejestracyjny, o kolor, czy się zgadza kolor, czy się numer tam VIN, numer silnika, numer ramy, numer nadwozia, o, to jak swój, no to płaci, nie gadaj, no. Więc właśnie tego typu rzeczy odchodzą. Dlatego właśnie chciałem przypomnieć wszem i wobec, a szczególnie całej trzeciej RP korporacyjnej, wszystkim urzędom korporacyjnym, firmom matkom, firmom córkom, firmom wnuczkom i tak dalej. Czyli wszystkim organom konstytucyjnym i tym no nie do końca konstytucyjnym trzeciej RP Polski Ludowej. 460 posłom, 100 senatorom, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Beata Szydło. Beata, nigdy z Beatą nie wiadomo, bo jak Mateusz wyleci, byleby nie przez okno, to no jego miejsce ktoś musi szybciutko zająć, więc może Beatrycze, o to takie imię. Beatrycze, może Beatrycze wróci. Wiecie, rozumiecie, towarzysze suwereni, może wróci Beatrycze. Pinokio może gdzieś tam się poślizgnąć na skórce od banana. Dostanie L4 na tam 20 dni zwolnienia i szybciutko ten moment w życiorysie wykorzysta Beatrycze i wskoczy na stołek w stolicy i tam będzie w telewizorni znowuż tam występować. Dobrze. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i wszyscy pozostający na liście płac trzeciej RP. Niniejszym chciałem poinformować wszystkich, że jest dla mnie ważne, aby ustalić to bezspornie raz na zawsze na podstawie no, pracy naukowej, bo to musi być bezspornie, dogłębnie wyjaśnione i udowodnione to, czy ja, jako żywa istota, żywy człowiek, kim jestem? Czy może jestem na przykład jakąś rzeczą? Czy może jestem jakimś przedmiotem? Czy może jestem jakimś plastikowym lub nie prawem jazdy? Czy może jestem jakimś plastikowym lub nie dowodem wcale nie osobistym? Czy może jestem kartą wędkarską? Co tam jeszcze? O, czy może jestem kartą rowerową? No, nie wiem, co tam jeszcze może być z takich korporacyjnych rzeczy. Czy jestem zasobem ludzkim? Czy jestem może podatnikiem? Czy jestem płatnikiem jakichś podatków, jakichś haraczy, jakichś danin wcale niepublicznych? Czy jestem kierowcą? Jest to określenie korporacyjne, kierowca czy kierujący. Czy jestem może, czy jestem osobą fizyczną, czy jestem osobą prawną, czy jakąś osobą korporacyjną jestem, a czy może jeszcze po prostu kimś jestem, kim nie wiem, bo może jeszcze takie określenie korporacyjne, czy ustawowe, czy prawnicze i tak dalej, jeszcze może nie powstało na określenie jakiejś takiej dziwnej, nowej grupy jakichś istot, takich bardzo, no, niesprecyzowanych, że można wszystko i wszystkich pod to podciągnąć i tak dalej. Czy czasem jestem żywym, chodzącym, czującym człowiekiem, żywą istotą, stworzeniem Bożym, synem Boga i tak dalej?
W związku z tym raczej nie mógłbym być jakimkolwiek określeniem korporacyjnym typu o, towarzysz, towarzyszka, obywatel, obywatelka, służbista, służbistka, milicjant obywatelski albo milicjantka, wcale nie obywatel, no i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, rozumiecie, towarzysze tam, no, Polacy. Więc właśnie ważne jest, abym sam się dowiedział właśnie, kim jestem lub czym jestem. Czy jestem zasobem ludzkim, ale czyim i kogo, w jakim posiadaniu. Czyli kto ewentualnie jest, był lub będzie moim właścicielem. Więc właśnie to jest dla mnie bardzo ważne. W związku z tym po raz kolejny, kolejny zadaję publicznie to pytanie dzisiaj, tu i teraz, na końcu października 2022 roku do wszystkich, bo być może chociaż część z Was, albo chociaż malutka, taka malutka, malutka część z Was może by wiedziała, w którym kościele dzwoni, a być może chociaż jedna czy dwie istoty po prostu znałyby pełną, dokładną odpowiedź na to właśnie pytanie, czy jestem żywą istotą i wolnym człowiekiem, czy być może do kogoś należę. Czyli jestem zniewolony, nie jestem samodzielny, ktoś jest moim właścicielem i ja się muszę kogoś, czegoś słuchać, muszę komuś podlegać, zawsze i wszędzie i tak dalej. Nie jestem i nie byłem suwerennym, jakkolwiek by to nie było, że muszę jakieś podatki, haracze, jakieś inne duperele i pierdoły płacić, jakieś daniny, mandać, o, 550 plus, o, gdybym miał władzę, to bym tam dla jaj i dla żartów wam właśnie, wam w Polandii bym wprowadził nowy mandat o wartości 555 plus. No wiadomo, że mandat od takiego milicjanta jakiegokolwiek, a tym bardziej tego nie obywatelskiego, powinien wynosić co najmniej 555 plus. O. No więc tak to wygląda, moi drodzy. Więc do kogo należy, kto ma nade mną władzę? Czy nade mną ma władzę jakaś korporacja taka czy inna o jakiejkolwiek nazwie? To może być nazwa Polska Ludowa, PRL-BIS, PRL-BIS numer 3. Taka późniejsza mutacja, wersja była po grubej kresce. Czy to może była druga Japonia, czy Zielona Wyspa, czy kraina Szczabu i Mirabelek, czy kraina przepłaconych pierdolino, bo one są przepłacone, trzeba było PESY kupić, PESY, takie dobre polskie składy pociągów PESA, chyba z Bydgoszczy, czy jakoś tak, ale polskie wyroby, niż płacić nie wiadomo ile razy więcej za pendolino, które no aż tak szybko się nie rozpędza w polskich warunkach, na polskich torach. W krainie przepłaconych autostrad, w krainie zbyt drogich stadionów pobudowanych na Euro 12 i tak dalej. Więc komu podlegam, do kogo? Czy jakiejś korporacji typu państwo polskie, jakaś tam czwarta Rzeczpospolita lub piąta jakaś Rzeczpospolita, albo szósta i pół Rzeczpospolita i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie dla mnie tego typu kwestie są bardzo ważne i ja się muszę o tym dowiedzieć, więc jeśli załóżmy ktoś znałby odpowiedź tutaj na to pytanie, to bardzo, bardzo, bardzo bym łaskawie prosił o udzielenie mi wszechstronnej właśnie odpowiedzi. Wszechstronnej na tak właśnie proste pytanie. Czy jestem czyjąś własnością, czy nie? Krótka piłka. Kwity, dowody, papiery, pieczątki, cyrografy, pakty jakieś,
umowy takie legalne właśnie, podpisane i tak dalej, dokładnie gdzie i kiedy, na jakiej podstawie i kto sprzedał mnie i komu, gdzie to się odbyło, z jaką datą, w jakim dniu, w jakim roku, w jakiej krainie geograficznej, czy to był w jakimś państwie europejskim, czy poza Europą, czy ten pakt, jakiś cyrograf na moje niewolnictwo ewentualne był podpisywany na tej planecie, czy poza tą planetą, bo wszystko możliwe i tak dalej, więc od dnia opublikowania tej wiadomości, tego zapytania publicznego do wszystkich, cierpliwie przeczekam 30 dni bez względu na ilość wyświetleń tej wiadomości właśnie i poczekam, może jakiś właściciel łaskawie zgłosi się do mnie i się objawi mi z jakiegoś nieba być może, albo z jakiegoś przestworza na przykład i tak dalej, że no słuchaj tutaj kurczę, suwerenie to i tamto, jednak ja jestem twoim właścicielem, bo to i tamto i się musisz koniecznie mnie słuchać dlatego i dlatego, więc wzywam mojego właściciela, żeby kwity na stół od razu dał bez gadania, więc będziemy gadać na poziomie takim merytorycznym i tak dalej, bo po prostu to musi być ustalone w miarę sprawnie i szybko, bez zbędnej zwłoki, czy jestem wolną istotą, czy jestem zniewolony, a jeśli tak, to przez kogo, na jakich zasadach, jak długo, od jak dawna, w jaki sposób to zniewolenie się odbyło, czy to było mi narzucone siłą fizyczną, manipulacją, kontrolą umysłu, podprogowo lub energetycznie w jakiś sposób i tak dalej. Jakie byłyby wszystkie punkty na tym cyrografie tej umowy zniewolenia, do czego tam ewentualnie ja jako niewolnik, do czego tam bym się zobowiązał, co ja muszę mojemu właścicielowi robić mu dobrze, nie wiem, loda, kurczę,